Pani Renata doznała urazu czaszkowo-mózgowego, trafiła do naszego centrum rehabilitacji ponad rok temu. W wyniku tego urazu u pani Renaty doszło do porażenia czterokończynowego oraz złamania podstawy zęba obrotnika. Pani Renata trafiła do nas w ciężkim stanie, była pacjentką leżącą, nie potrafiła wykonać w zasadzie żadnej czynności samodzielnie, potrzebowała pomocy we wszystkim. Pani Renata nie tolerowała pozycji pionowej, początkowe terapie opierały się w zasadzie na przystosowaniu jej do tej pozycji. W całym procesie rehabilitacji pani Renata korzystała z terapii indywidualnej, korzystała również z pionizacji oraz wspieraliśmy jej proces terapii vibramovem i egzoszkieletem. W trakcie pobytu pani Renata korzystała również z urządzenia CI w pracy z neurologopedą. Została u niej również wykorzystana diagnostyka z wykorzystaniem QEG. Dzięki temu wszystkiemu pani Renata znacznie poprawiła swój stan funkcjonalny. Obecnie pani Renata potrafi samodzielnie zmienić pozycję w łóżku, potrafi samodzielnie usiąść oraz wstać i co najważniejsze potrafi samodzielnie chodzić. Na dłuższe dystanse porusza się z pomocą drugiej osoby, jednak taki krótki dystans jest w stanie przejść samodzielnie. Pani Renata potrafi również samodzielnie wejść i zejść po schodach. I ta rzecz była bardzo ważna dla rodziny, ponieważ zlikwidowało to bariery architektoniczne w domu. I dzięki temu pani Renata może wrócić do domu i w niedalekiej przyszłości cieszyć się z powrotem swoim życiem rodzinnym. W tym momencie pani Renata jest osobą, która wymaga jedynie takiej pomocy wskazówek, pomocy mentalnej. Ale na pewno nie pomaga już takiej pomocy fizycznej przy wykonywaniu czynności dnia codziennego. Bardzo chętnie chciałabym powiedzieć o tym pięknym ośrodku, że bardzo mi pomaga wrócić do zdrowia. Troszeczkę moje dolegliwości już ustąpiły. Przestały mnie tak boleć plecy, jak mnie bolało po wypadku. Przestały boleć ręce i nogi. Dzisiaj czuję się lepiej, wracę do zdrowia i mogę już elegancko chodzić. A z mężem bardzo lubię też coś robię. Przeważnie robimy coś na działce. Boje często robimy porządka, sprzątania. Mąż mi bardzo pomaga. Jeżeli mam prawo coś powiedzieć, to powiem tak. W cuda nie wierzyłem, ale uwierzyłem. Bo to, co spotkało moją żonę, było tragiczne. Ale było w tej tragedii też trochę szczęścia, że trafiliśmy do Was. Że trafiliśmy do Was i odzyskałem swoją kochaną Renię. Renię, która była rośliną, a dzisiaj jest pięknym kwiatem, który żyje, oddycha, mówi, myśli i kocha. I to jest chyba najważniejsze. I jeżeli ktoś nie wierzy, to niech przyjedzie i zobaczy. Na własnej skórze odczuje. Dziękuję.